Przeszła właśnie ustawa o obniżeniu cen energii. Jednak nie wiem, czy będziecie z niej zadowoleni. Ustawa zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 na poziomie 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych. Nie będą już zamrażane pozostałe składniki faktury. Co to oznacza? Że zamiast obecnej stawki za kilowatogodzinę, czyli 74 grosze brutto, zapłacimy około 97 groszy brutto, czyli ponad 30% więcej. A od nowego roku kolejna podwyżka do około złotych 30, czyli kolejne ponad 30%. W przypadku gazu ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowych, a wprowadza cenę maksymalną równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego. Co to oznacza? Że za metr sześcienny gazu zamiast zapłacić, jak obecnie, 3,37 zł brutto, zapłacimy aż 4,80 zł brutto, czyli ponad 43% więcej, a do tego wyższe opłaty abonamentowe. Po więcej szczegółów zapraszam do moich odrębnych filmów o cenach prądu i gazu. Linki znajdziecie w opisie tego filmu.